Mam na imię Kamil Wrański, mam 17 lat i skaczę od dobrych 4 lat. To wszystko zaczęło się od tak naprawdę ulicy, od skakania w piach, wszystko od murków. Pokazał mi to jeden kolega. Ja się zainteresowałem, przechodząc przez te wszystkie ewolucje parkoura, freerunningu, street workoutu, b-boyingu, doszedłem do tego trekkingu i freerunningu. Treningi zacząłem na przełomie 13-14 roku życia. Listopad 2014 rok. Treningi łączę oczywiście ze szkołą. Chodzę sobie mniej więcej codziennie, po dobre 2-3 godziny. Albo tutaj do hangaru, albo na trawnik, na zewnątrz, wszędzie gdzie się da. Oczywiście to skakanie łączę z przyszłością. Zamierzam sobie dalej skakać do momentu, w którym zdrowie mi pozwoli. A tak w przyszłości chcę zostać architektem i łączyć to wszystko ze sobą. Jestem kreatywny i lubię budować. Budować, projektować, tworzyć własne rzeczy. Nazywam się Paweł Kowalczyk. Jestem instruktorem trekkingu tutaj na hangarze 646. Trenuję już od 13 lat trekking. Dodatkowo jeszcze prowadzę tutaj swój własny projekt, który się nazywa Trickbox Project i staram się przekazywać moją wiedzę samą z trekkingu zarówno młodszym pokoleniom, jak i starszym osobom, skupiając się mega na czuciu ciała i na tym, żeby wszyscy jak najlepiej progresowali i przy tym się dobrze bawili. Moim podopiecznym tutaj jest Kamil. Kamil tutaj też dodatkowo pomaga z zajęciami z parkour. To jest człowiek, który przyszedł już tak naprawdę z bardzo fajnymi podstawami i bardzo ciężko cały czas sam pracuje. Ja w większości mu tylko podpowiadam w jakichś elementach, tutaj przede wszystkim jego mega ciężka praca wchodzi. Bo tak naprawdę mało widać takiego osoby jak on, gdzie naprawdę ten człowiek siada, przychodzi codziennie na salę, codziennie trenuje, nawet po 2-3 godziny, cały czas pilnie, żeby się rozciągać, rozbijać mięśnie, żeby dodatkowo uczyć się nowych elementów i szukać nowych inspiracji. I to jest naprawdę fajne, bo też trzeba przeszedłeś przez b-boying, freerun, parkour, tak, tricking dodatkowo, street workout, trampoliny właśnie jeszcze i tak dalej. I to jest coś, co naprawdę fajnie widać w jego rozwoju, bo on naprawdę bardzo dużo elementów robi, bardzo dużo ciężkich elementów i to już się powoli robi takie fajne nazwisko w Polish trekkingu, w polskim trekkingu. Naprawdę się już robi taki mega pro z niego i warto go też obserwować sobie. To jest mega ciężka praca, jaką on wkłada i bardzo duża determinacja, bardzo duża dyscyplina do tego, żeby po prostu trenować, bo to widać, że on po prostu chce. To jest to, jego to nie męczy, to jest jego pasji, on to po prostu uwielbia robić. Na pewno w życiu osobistym skakanie dało mi bardzo wiele. Przede wszystkim pewność siebie, którą wykorzystuję na co dzień. Na pewno każda pasja bardzo dużo daje. Odciąga od niektórych złych rzeczy. Daje pewne cechy charakteru, które naprawdę są cenne. Na pewno dzięki skakaniu można poznać bardzo dużo znajomych. Jeżeli chodzi o zachęcenie ludzi do tego, to zbieranie Pokemonów też jest fajne, ale myślę, że podwójne salto z miejsca jest jeszcze fajniejsze. Na git.